Polskie Towarzystwo Kardiologiczne rozpoczęło kampanię nazwaną Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli. Ta kampania ma na celu podkreślenie, że za własne zdrowie odpowiadają nasze codzienne wybory, nasza dieta, nasza aktywność fizyczna i inhalacja dymu tytoniowego. Ważne jest, by nauczyć zdrowego stylu życia już naszych dzieci, naszą młodzież i wtedy, gdy to pokolenie dorośnie będzie miało lat 30, 40, 50, wtedy mamy nadzieję, że między innymi dzięki tej kampanii będzie mniejsze zagrożenie chorobami układu krążenia większość osób z nadciśnieniem tętniczym w Polsce, nie wie, że ma nadciśnienie. 2/3 dorosłych Polaków z hipercholesterolemią, czyli z za wysokim stężeniem cholesterolu, nie wie, że ma podwyższone stężenie cholesterolu. Podobnie jest z cukrzycą. Jeżeli mogę powiedzieć, że lepiej zapobiegać niż leczyć, to myślę, że to hasło większość z Państwa może już słyszała. Co to znaczy lepiej zapobiegać, więc uprawiać prewencję? Jeżeli będziemy kontrolować ciśnienie, jeżeli będziemy dbać o to, że mamy należną wagę, że będziemy uprawiać aktywność fizyczną, niekoniecznie sport, ale tą regularny spacer, regularne pływanie czy jazdę na rowerze. Jeżeli będziemy sprawdzać poziom cukru, jeżeli będziemy także się uśmiechać do siebie, no to proszę Państwa, to tym kapitałem i tą nagrodą 7 lat długości życia. A więc musimy sobie jasno odpowiedzieć, że nie badając poziomu stężenia cukru, czy cholesterolu, czy ciśnienia, narażamy siebie na właśnie tą stratę tych kilku lat życia. Będziemy starać się zaoferować mieszkańcom Krakowa bezpłatne badania, takie jak oznaczenie glukozy, cholesterolu, pomiar ciśnienia tętniczego. Będziemy u wybranych pacjentów mieli możliwość wykonania EKG, będziemy mieć namioty dla dzieci, przejdziemy się ze smokiem wawelskim dookoła rynku. A artyści z Groteski zaśpiewają popularne dla dzieci piosenki i będą uczyć naszych najmłodszych, co zrobić, żeby mieć zdrowe serce i dożyć 100 lat.